Tak, mam 2 114, więc jak kupię sobie tą chatę, to chyba nic nie będę miał, ale skoro ona jest taka droga, to powinna mi dać trochę super wheel spinów. Zaraz zobaczymy, co dzięki niej odblokuje, bo zawsze chatki dawały jakieś dodatkowe feature'y. I teraz będziemy mieli... Zaraz zobaczymy, co? 2 super wheel spiny tylko? A nie, czekaj, fast travel nam się jeszcze odblokuje. Możemy się natychmiast przetransportować do każdego miejsca na drodze, które wcześniej odblokowaliśmy. Gotowi? No to sprawdzamy 2 super wheel spiny, czy zwróci nam się kasa za kupno tej chaty z wheel spinów? Czasami tak się zdarza, nie ma się z czego śmiać. Fajna willa, no. Dobra, tutaj sobie stunigujemy przy okazji samochód, bo będziemy szukać teraz samochodów tych ukrytych gdzieś tam. Wiecie, tych do znalezienia wraków. O, wraku będziemy szukać. Brakowało mi słowa. Ale przy okazji kupiliśmy sobie chatkę. Zobaczcie, jaki jestem biedny, 114 tysięcy mam tylko kasy. Jakiegoś offroadowego dziada sobie zrobimy. Może tego Rangera, Raptora? Jak odblokować ten dom? Trzeba trochę pograć. Trzeba sobie grać i w końcu ci się odblokuje. Ja jeszcze nie mam wszystkich rzeczy odblokowanych, pewnie jest więcej tych, wiesz, tych chatek. Zrobimy sobie jakiś tunik, żeby nie był wolny ten samochód. Czekaj, może słapa? No coś fajniejszego, żeby to brzmiało, nie? Supercharger. Ohoho, tak! Nieźle, nie? Dolocik. Dobrze jest. No musimy mieć coś dobrego na te offroady. Nie możemy takim, wiesz, wolniakiem jeździć strasznym. I teraz wydech, to jest najciekawsze. Ale to ja wolę standardowy dźwięk. Tutaj powkładamy sobie części. Ja wystawię sobie furę, słuchajcie, za... Zaraz wam pokażę, bo mam jeden taki unikalny samochód dosyć. O, jest tutaj. Ford GT40. Zobaczymy, za ile uda się go wystawić. Za 7 milionów, słuchajcie. A, wystawię go tak. I dam go na 24 godziny. Zobaczymy, czy się sprzeda. No nie? To jest chyba moje najdroższe auto w grze, jakie mam teraz w moim garażu. Jedziemy sobie gdzieś w to miejsce. No i skoro mamy super furę offroadową, to nie musimy jechać już drogą. Jedziemy na przełaj. Jest burza piaskowa. Jak tunigowałem sobie ten samochód, to przy okazji... O, czekaj, 2 super wheel spin. No tak, zapomniałem o tym. Przecież kupiliśmy chatę dopiero, co? Sailin i Chevy Impala. Bardzo, bardzo fajnie. Ciekawe, jak się tu będzie Sailin prowadził. Dobra, trochę kasy wpadło. Jeszcze sobie dostosujemy tę furkę. Ile on ma biegów? 10 biegów ma. Co jest? Patrzcie, ile ma tych biegów skubany. Jak to wygląda? Chyba tutaj są też uwzględnione jakieś półbiegi albo coś, bo tak to wygląda trochę. Mogliśmy sobie skrzynię biegów na 6-biegową zmienić i byłoby dobrze, nie? O, dyferencjał offroadowy, to mamy takie ustawienie od razu, wszystko zablokowane. Chyba, tak to wygląda. Dobra, tu nie ma co za wiele zmieniać, jedźmy sobie. Dobra, już szóstka, słuchajcie, 140 km na godzinę, już szóstka. Jak na tą moc? Patrzcie, jest burza piaskowa, ja widzę tylko ten punkt mój zaznaczony gdzieś tam w oddali. Nawet nie widać wulkanu, nic nie widać dookoła, jak jesteśmy w tej burzy. Fajne to jest, nie? Nic nie słyszę przez tą burzę, a ten samochód fajnie brzmi. No to chyba jest proste, już tu widziałem, jak zlatywałem z góry, to widziałem to miejsce, gdzie jest ten domek, co się odblokowuje, samochód. Zobaczymy, jaki tu będzie wrak. Ale chyba jak się te wraki teraz odblokowuje, to trzeba ciężarówką stąd dostarczyć go gdzieś, nie? Ten wrak. Ale tu już byłem wcześniej, więc wiem mniej więcej, gdzie trzeba jechać. I tak te chatki wyglądają, jak jest tutaj, o. Także nie mamy już takich okrągłych baraków, tylko mamy takie. I wszystkie wyglądają tak samo. No i co będzie tutaj? Bo ja jeszcze nic sobie nie spoilerowałem. To jest Uncle Victor's car. Ford Escort. It has to be. Ford Escort. Okay. Field made it to the finish line. Nie wygląda, nie? Zderzak w bagażniku. That's how we got the name. No, ciekawe. Ale wiecie co, popatrzcie, teraz chyba będziemy jechać... Nie będziemy jechać ciężarówką, o, okej. Okay. To tylko jeden wrak tak dostarczyliśmy, że musieliśmy go ciężarówką dostarczyć. I've just had an idea. I dostałem... Czekaj, co? And we've got an empty barn here. What do you say we pay it forward?
Right then, which will it be? Okej, kliknąłem coś tutaj i... ja będę musiał chyba poczekać, aż go naprawią, nie? Czy... aha, ja mogę... czekaj, nie, to nie jest to! Ja mogę wysłać teraz ten gift do wszystkich graczy i ktoś losowo będzie mógł go odebrać, nie? To jest to, o czym mówili nam twórcy. Że teraz będziemy mogli go wysłać... możemy wysłać dowolny samochód jako gift dla kogoś. Komu by wysłać? Mogę komuś ze znajomych, tylko wiesz, to losowo się komuś wysyła. To nie jest tak, że na przykład wybieram sobie jedną osobę z listy znajomych i tej konkretnej osobie ten samochód się wysyła. I tutaj mamy opcję, że na przykład wybieramy sobie dla nowych graczy, dla powracających graczy, dla Hall of Fame, nie wiem co to jest, Community Contribution... ale nie mam... zobaczcie, nie ma do tego. Nie ma do znajomych. Nie możemy wysłać do znajomych. Tylko dla kogokolwiek, jakby dziwne to jest, nie? Znajomemu nie mogę chyba właśnie wysłać. Dobra, komu, wiesz co, wyślę dla, może na jakiegoś nowego gracza, wyślę Koenigsegga Jesko. Might be nice. Nobody ever leaves us a note. Here's a tricky one. Do you want to put your name on this or leave it anonymous? Gamer tag, player name. Is what someone will see when they find your gift. I ktoś dostanie, jakiś losowy nowy gracz dostanie tego Koenigsegga Jesko. To jest bardzo mało prawdopodobne, że ktoś z was dostanie ode mnie ten samochód, ale jeśli zaczniecie grać w Fordze, to powinniście dostać te... znaczy ktoś nowy dostanie tę grę. Znaczy kurde, tego autka, no. Dobra, wysyłam. Nie. Nie. Jak to usunięty? Ej, ja nie chcę go usuwać. A ja myślałem, że ja go jakby skopiuję sobie z mojego garażu. Ej, to nie. Nie chcę go. Dobra, zobaczę, może mam jakiś skopiowany. Ale tak to nie. Kurde, ja zbierałem długo na tę furę. Kiedyś, jak będę miał dużo samochodów i dużo będę miał skopiowanych, to jasne, będę wysyłał wszystkim dookoła, ale teraz jak nie mam, no to nie, no jak? Oszalałeś? Może mam jakiś skopiowany, fajny samochód, to komuś tam przekażę. O, halo. Jeszcze trzeba będzie potestować tego Jesko. Co jest do ciebie? Nie, no tak to nie zrobimy. Mamy dobre serce, ale come on. Nie, no dobra, nikt nic nie dostanie. Ciul, nie dajemy nikomu. Dobra, zmieniamy... aha, mamy Will Spina. Proszę bardzo, mamy Transita. Sprawdźmy sobie może tego Forda. Albo inaczej, sprawdzimy sobie, jak już odblokujemy... powiedzmy, trzy sobie samochody odblokujemy teraz. I potem będziemy sobie je badać, no nie? Po kolei. Forda Escorda, nie Transita, Boże. Ej, ale no ciekawe jest z tymi prezentami. Znaczy myślę, że fajna opcja, bo faktycznie tych samochodów, te samochody zdobywa się tutaj bardzo prosto. Boże, tu jakieś nagrody, cały czas coś, nie? Kup Golfa i podaruj. No. Jedziemy pod górkę. Nie wiem, czy właśnie ekipie można wysyłać samochody. Chyba też można, nie? Utworzymy sobie tu ekipę i będziemy wysyłać jakiemuś randomowemu jakiemuś randomowemu członkowi ekipy się wyśle ten samochód, będzie mógł sobie odebrać. Później jeszcze to przetestujemy, jak będzie więcej samochodu, będzie więcej wszystkiego. Szkoda, że nie można konkretnemu graczowi wysłać. Oho, nie zauważyłem tego. To dużo tych biegów tu, kurde. Musimy zmienić tą skrzynię biegów w tym aucie na jakąś sześciobiegową, no bez przesady. Kto to widział? 10 biegów. Okej, tutaj mamy gdzieś znaleźć... tutaj już nie wiem, nie będzie tak prosto, bo nie wiem, w którym miejscu może się znajdować. Ale mamy drona. Możemy... jak będzie trudno, to możemy sobie pomóc dronem. Jedziemy. Zasada jest prosta. Przeważnie te garaże, gdzie są wraki samochodów, są ukryte tam, gdzie jest trochę więcej drzew niż... i raczej na takiej otwartej przestrzeni, do której nie prowadzi żadna droga. Chociaż tam, gdzie przed chwilą byliśmy, była taka ścieżka do Leszka i ona prowadziła prosto do tego garażu, no nie? W tym miejscu nie wiem, gdzie będzie. Tam już, gdzie przed chwilą znalazłem, tu byłem. Staram się, wiesz, mniej więcej. O! Chyba znalazłem już. Popatrzcie, ale tutaj dookoła żadnego drzewa nie ma. I ciekawe, co będzie teraz. Jakieś Porsche. Looks to be in muy mala. Think I can get it working? That was a trick question. I can get anything working. Mamy jakąś Porsche. Łatwo było na to trafić. W czwórce i w trójce bardzo trudno nieraz było znaleźć te... może tutaj też niektóre te garaże będą trudne do znalezienia, ale na razie idzie ładnie, nie? Dobra. I do następnej
do następnego wraku pojedziemy sobie. Patrzę, czy... O, tu jeszcze jest ich pełno. O kurde, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć wraków jeszcze do odnalezienia. Jedźmy sobie tutaj. Czyli już mamy tak, Forda Escorta i Porsche. Co jest z tymi drzewami? Patrzcie, coś tu nie tak. Jakoś w dziwny sposób pada słońce. No, patrzcie w tym miejscu, o co tu chodzi? Dlaczego w tym miejscu tak pada słońce? Coś nie tak. Jakiś bug w grafice jest. No, zwracam uwagę na takie pierdoły, bo jestem czepialski, no. Jest dziwne takie, nie? Tak, o co tu chodzi? Może tak ma być, nie wiem, może my się nie znamy. Najważniejsze, jedziemy do następnego wraku. Dwa pierwsze były legendarnie proste do znalezienia. Widocznie twórcy stwierdzają, odbiorcy naszej gry są, to są jakieś, wiesz, są głupki, będą mieli problem ze znalezieniem wraków, no to odinstalują grę i tyle. Musimy sprawić, żeby to było proste. Dobrze, to szukamy teraz tu. Tutaj mamy trochę tych drzewek. Dość podejrzanie wyglądają te krzaki tutaj, sprawdźmy. Bo gęsto jest, no nie? Dość podejrzanie to tutaj wyglądało. A fajnie, bo wy jeszcze tego nie znaleźliście, no nie? I mi nie podpowiadacie, nie spoilerujecie mi tutaj na czacie. Wszystko sam mogę sobie ogarnąć. Dalej. Jesteśmy teraz przy jakiejś takiej górze. Gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest skraj mapy tutaj. Chyba w górze, przy górze, ale tutaj jest tak nawet płasko dosyć. Będziemy mogli tu zlot robić. Dobra, rozejrzyjmy się. No nie, ciemno się robi. Co tam, gdzieś w dole? No ale sprawdzę, bo już trochę najeździłem. O, jest tutaj w dole! O kurde! A ja gdzieś tam jeździłem. Ale ukryte! Pewnie ci, co będą oglądać, wiesz, powtórkę tego gdzieś, nie wiem, za rok albo kiedyś tam, będą myśleli, o Jezu, jakie to proste, jakie to proste. Jakieś BMW odblokowaliśmy. Tak, to jest 60 FPS, gramy w 60 FPS-ach, no. Dobrze, zrobiliśmy. BMW 2002. No i tak, zrobiliśmy sobie trzy samochody. Jeden już nam się chyba pojawił w garażu. Patrzcie na te chmury, jak tam w oddali ładnie wyglądają. Piękne to jest. Podoba mi się to, że zawsze jest księżycowa noc w tej grze. Dzięki temu nie jest super ciemno, jak to było wy. Weźmy tego Escorta. To jest ten. To jest ten, okej, dobra. 500 000 kosztuje. Zobaczmy go. Można coś tu otworzyć? Żadnej elektroniki, nic, nie? Koło zapasowe. Taka rajdówka chyba. Kurde, ale osadzenie ma ta kierownica. Chyba z 10 cm strasznie wysunięta do góry. No dobra, może z 8. A czekaj, jak zamknę, bo tutaj mamy taki drucik do podtrzymywania tej maski. Co się z nim dzieje? Aha, on się automatycznie tam przesuwa, okej. Dobra. No i posłuchajmy go, jak brzmi w standardzie. Ty, to jest dobre nawet. Myślałem, że będzie wolniejsze, ale całkiem ładnie przyspiesza. Bez żadnego tuningu. Ładnie wyglądają te zegary w środku. Podoba mi się. Zobaczcie, podczas zmiany biegu dłoń mojej tej postaci przenika przez kierownicę, jak tak, wiesz. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na to. Widzicie?
No łapie za tą dźwignię, fajnie jest, ale no... boli trochę, co? Razi w oczy. To wszystko takie pięknie, a tutaj nagle ma niewidzialny palec. Myślę, że ten samochód będzie fajny na rajdziki jakieś. Tu zresztą mamy kawałek shooterka. Taki sobie, nie? Nic nadzwyczajnego. Samochód jak samochód. I pewnie ma za sobą jakąś ciekawą historię, można by było o tym poczytać. Samochód marki samochód. O, tam miałem tabliczkę do zgarnięcia. Nie jest to jakiś P50 albo jakaś, wiesz, ciężarówka albo nic takiego. Po prostu rajdówka, no nie? Może następne auta będą ciekawsze. Dobra, to sobie sprawdziliśmy i mamy jeszcze jeden samochód, bo już odebraliśmy. To jest to BMW 2002 i on był w czwórce normalnie do kupienia chyba z salonu, no nie? Nie miałem problemów z zalogowaniem się do konta w grze. Ładnie to brzmi! Co powiecie na to? Fajne to, a ze środka? Też chyba na rajdy by się nadawało, nie? Chyba uczestniczył w rajdach ten samochód. Tutaj jest BMW 2002, on był w poprzedniej części Fordzy. Także tutaj nie mamy jakiegoś takiego wow, nie? Fajnie by było, jakby wśród tych wraków był też taki jakiś unikalny samochód, taki coś takiego, wiesz, z pazurem. Dobra, to żeśmy sobie sprawdzili. No i chyba odbierzemy sobie ten kolejny samochód, to chyba było jakieś Porsche. Zobaczmy, nie to, tylko to. Ile my tu zapłacimy? O, no dobra, stać mnie. Weźmiemy sobie. Będziemy mieli trochę wcześniej. Też było, nie? W czwórce to auto. Dobra, mamy. Jakaś porada na ciągłe wyrzucanie sesji? Nie, mnie też wyrzuca. Wszystkich wyrzuca, wiesz? Jest problem z działaniem sieciowym teraz aktualnie w grze. Dobrze, chodź Porszawa. A, właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo... Skoro te samochody są legendarne, to one powinny mieć ciekawe rzeczy w perkach. Zaraz sprawdzimy. Jest tu tylko zwykły wheelspin, także tu nic ciekawego. I muszę mieć jeszcze jeden punkt, żeby to odblokować. Szkoda. Tu w BMC nic nie było ciekawego. Sprawdzę jeszcze tamten poprzedni samochód. To był Ford 1000... Nie 1000... To był ten MK1 Escort, nie? Zobaczmy, czy tutaj będzie coś ciekawego. Przeważnie w tych takich legendarnych samochodach są poukrywane ciekawe perki. Na przykład dwa razy super wheelspin albo coś takiego. O, tutaj jest na przykład więcej, ale też mamy tylko jeden wheelspin niestety. Chociaż to experience, zobaczcie, możemy 4000 expa sobie od tako odebrać, także to jest bardzo spoko. I proszę bardzo, mamy wheelspina i uuuu, shit! Zobaczcie, co żeśmy dropnęli. Huayra BC Forza Edition. Bardzo fajnie. To mi się podobało. Zbieramy nagrodę i idziemy zobaczyć Porszawę. Dobra, zobaczmy. Tutaj coś mamy, nie? Do odebrania. O, jest super wheelspin. Jest zwykły wheelspin. Instant. Dobra, na razie mogę sobie tylko to odebrać. Czy będzie dzisiaj nagrywanie teledysku? No wypadałoby. Wypadałoby nagrać kolejne klipy, bo jest zima chyba w czwórce, no nie? Dobra, i tam tą Porszawę jeszcze możemy sobie zobaczyć. Kolejne znalezisko.
też chyba była w czwórce, no nie? Fajny samochód. A nie ma jakiegoś tam takiego czarującego dźwięku w porównaniu do poprzednich dwóch samochodów, które żeśmy sobie znaleźli, no nie? Taki no, spoko może być. Tutaj jaka fajna furka jedzie, co to jest? Jakiś Nissan chyba. Albo Datsun. Datsun to chyba taki stary Nissan. Nie wiem, czekaj, zrobię mu zdjęcie, się dowiemy zaraz co to jest. Patrzcie jak przy okazji randomowo fajnie wygląda ta scenka. Nissan Skyline, okej. Okay. Jakiś stary. Nieźle. Spoko wygląda ten Datsunik. Muszę go sobie, nasz Datsun, Nissan. Muszę go sobie, ale coś mi się tak kojarzy, że też był taki Datsun jakiś podobny. Nie wiem skąd. Może, nie wiem. Może mi się przyśniło. Może nie? Nie wiem, nie, coś mi się kojarzy z tym samochodem, nie wiem skąd. No i tak, odblokowaliśmy sobie trzy nowe samochody, ale jeszcze mam dużo do odblokowywania. Jeszcze mam raz, dwa, trzy. Będziemy musieli je sobie wszystkie porobić.